Powinniśmy realizować myśląc o dobrą Rzeczpospolitej, o
merytorycznie. W wystąpieniu premier Kopacz mówiła przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości, posłanka A. Codziennie w jednym sercu o 16.40. Dziś o tym, czy zaplanowane wydawanie funduszy z nowej perspektywy unijnej będzie największym wyzwaniem dla rządu premier Ewy Kopacz. O tym także w naszym serwisie internetowym gospodarka.polskieradio. Chodzi mi o gaz ziemny. Jak wiemy z fizyki, jeżeli chodzi o wodę, to w metrze sześciennym wody zawsze będzie...